Pani w modzie jako kreatywnej. Zapraszam Was dzisiaj na hol lumpeksowy z super zakupów i to będą zakupy od 5 zł aż do prawie 50. Także tutaj są rzeczy naprawdę bardzo różne i z wyprzedaży i z nowego towaru, ale oczywiście są to rzeczy najwyższej jakości, tak jak mówię, z różnych second handów i z Dobczyc, i z Gdowa, i z Wieliczki, także tutaj z całego regionu. I tak szczerze powiem Wam, że teraz kupuję dużo rzeczy, bo kupuję dla siebie, dla innych do sklepu, więc już tak szczegółowo cen Wam nie będę mówić. Jeżeli będę coś pamiętać akurat, to powiem. Natomiast tak jak mówię, od 5 do 50 zł praktycznie za sztukę uśrednione to jest. Więc zapraszam serdecznie. Oczywiście zasubskrybujcie koniecznie kanał, jeśli oglądacie, jeśli Wam się podoba. I dajcie polubienie na filmiku, bo to bardzo pomaga mi w rozwoju, także będę Wam bardzo wdzięczna oczywiście. Przechodzimy do ciuchów. No i kochani, zacznę od kurtki, którą kupiłam wcale nie za 5 zł właśnie, akurat w Babskim Raju, to akurat pamiętam. Słuchajcie, przecudowna kurtka, 70% alpaki i 30% wełny. Kupiłam ją dla Wiktora. No niestety to nie jest kurtka do sklepu, bo mój Wiktor kocha takie wzory i taki styl w ogóle. To jest taka typowa, taka bluzokurtka z kapturem, no i to jest przecieplutkie. Zobaczcie, w jakim idealnym stanie to jest. Tu Wam pokażę od lewej strony, piękne kolory, no i widać, że to jest wełna, jest naprawdę w idealnym stanie, no cudowna jest, naprawdę takie rzeczy kosztują po kilka stówek, bo to są naprawdę takie oryginalne rzeczy, w ogóle to jest zrobione w Ekwadorze. XL-ka, bluza, czysta wełna z alpaką, no i naprawdę piękne, pokażę Wam tą stylówkę, bo nagrałam Wiktora, jak mierzył tą kurtkę, jak się pokaże się Wam w niej. Także wydaje mi się, że naprawdę super mu pasuje do jego stylu, bo on ma taki trochę, właśnie trochę taki hipisosko, artystyczny styl. No i coś takiego świetnie pasuje, to jest bardzo, bardzo piękne i kolorystyczne zestawienie i takie, no te wzory w ogóle estetyczne są bardzo, bardzo ładne. Mnie się ogólnie bardzo podobają geometryczne wzory, jak chodzi o ciuchy. Tutaj ma takie mikro zaciągnięcie, to oczywiście przeciągnę na lewą stronę, to zupełnie żadnego znaczenia nie ma. No i taka kurtka na przykład teraz na tą pogodę jest idealna. Jeśli będzie padać, można na wierzch jeszcze sobie taką nieprzemakalną. No i zestaw po prostu aż do listopada praktycznie idealny. A w zimie można to nosić też pod kurtkę jako bluzę, po prostu jako taki bluzo-sweter, bo to jest takie bardzo mięciutkie, zobaczcie. No przepiękna rzecz, naprawdę. Jestem zachwycona tą kurtką. Gdyby byłam w moim rozmiarze, to też bym się nie wahała dla siebie takiej kupić, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo duże. Także jestem ciekawa, jak się Wam podoba Wiktor w tej kurtce. Przy okazji zapowiadam, że niedługo też pokażę Wam jakieś z jego stylówki, bo jeden z tych żakietów, który kiedyś widzieliście, jest dla niego i będzie scenicznym kostiumem w jego koncertach i w jego teledysku, więc pokażę Wam przy okazji jego nowe tam linki do jego nowego YouTube'a, do jego nowej strony i tam jakieś nowości są też, dużo zapowiedzi będzie. Ale tymczasem idę dalej z ciuchami. Słuchajcie, też w tym samym sklepie, czyli wiecie co, mam tutaj już za mało miejsca, więc biorę z boku rzeczy. W tym samym sklepie, czyli właśnie w Babskim Raju w Gdowie kupiłam taką przepiękną kurtkę, którą już nawet tak przelotnie pokazywałam w sklepie na live'ie, ale to ona jeszcze nie jest nawet wyceniona, nie była nawet wyceniona ta kurteczka, nie ma metki w każdym razie. W każdym razie jest to kurtka z domieszką wełny, to nie jest 100% wełna, gdzieś tutaj miałyśmy metkę, o jest, jest metka, już Wam mówię. To jest 40%, Jezu, strasznie źle tu widać, bo ta metka jest taka mało czytelna, ale jest. Wełna 50 czy 40%, to jest właśnie mało widoczne. 50 lub 40% wełna z akrylem, czyli pół na pół, tak naprawdę powiedzmy sobie, ale powiem Wam, że naprawdę zobaczcie, jaka fajna kurtala, jakie piękne kolory, takie też asteckie wzory właśnie jak w tej kurtce, ale śliczne kolory ma ta kurtka i teraz jest super modny ten trend tych krótkich, a szerokich kurtek i swetrów w ogóle, więc w ogóle to jest w top trendach kurtka i pokażę Wam tą kurtkę. Mam nadzieję, że mi się uda ją jeszcze pokazać, chyba jeśli jej ktoś nie kupi w tym czasie, w filmiku o trendach na jesień-zimę 2022 i 2023, bo ten filmik już przygotowuję pomału, już zbieram materiały.
zbieram już rzeczy do stylówek. No, ale to trochę trwa, więc pewnie on się pojawi dopiero za tydzień, ten filmik, bo teraz w weekend nie będę wstawiać filmu, będzie tylko live poniedziałkowy. I w związku z tym ta kurta jest rozmiaru M, nawet do L, bo ona jest tutaj naprawdę dość szeroka, ma też takie te oversize'owe rękawy, no i naprawdę jest przepiękna. Ja strasznie żałuję, że nie jest na mnie, bo to jest właśnie coś mega w moim stylu. Uwielbiam takie wzory, uwielbiam tą kolorystykę. I to jest bardzo ciepłe, zobaczcie jakie to jest grube, grubaśna kurtala taka. Do jeansów na przykład, o, u nas są takie jeansy Elka z Desiguala z takimi właśnie trochę indyjskimi wzorami z boku, które Wam kiedyś pokazywałam. No i ta kurtka do tych jeansów to będzie idealna stylowa i to jest nawet, być może, że trafi się komuś w tym samym rozmiarze, takie M na L, coś takiego. Także naprawdę będzie świetny zestaw, a nawet jeśli nie zestaw, to taka kurtka Solo też jest przepiękna. No ja się Wam nawet nie pokażę w tej kurtce, bo ona naprawdę jest na mnie dosyć dużo za duża, ale jeżeli uda mi się zrobić jeszcze filmik z tą kurtką, jeśli się nie sprzeda, to zobaczycie ją w zestawach i naprawdę to jest przecudowna rzecz. Kochani, lecimy dalej. Pokażę Wam teraz kilka rzeczy takich z wyprzedaży. Tutaj jest bardzo fajne body z wiskozą Vero Mody i piękny kolor. Kupiłam to body, bo ma dosyć dobry skład, jak na takie tego typu rzeczy. Już Wam powiem składzik. Sekundkę. Bawełna 68%, poliester elastan. W każdym razie, ta część body jakby, czyli to jest z bawełny 98%. No, ale 70% praktycznie rzecz biorąc wiskozy jest w tym, jest troszeczkę elastanu, dlatego on jest takie uciągliwe. Bardzo piękny kolor teraz na jesień. I to jest, moi drodzy, Elka. Tak, i to naprawdę jest Elka. Jeżeli ktoś jest M-ką, taką troszkę taką normalną, M-ką nowoczesną, że tak powiem, też będzie dobre na niego to body, bo ono nie musi być bardzo, bardzo też obcisłe. Może można go potraktować jako koszulę, bo de facto ono ma krój takiej koszuli, widzicie? Także może być takie lekko luźniejsze i wtedy to może być też na rozmiar M. A SK jest na pewno za duże, bo ja to sprawdzałam. A ono jest takie profilowane, takie widzicie, ma tutaj ze zaszewki, więc z bardzo za dużej też nie może być, bo to będzie źle wyglądało. Czyli MK, Eleczka, bardzo fajne body, naprawdę. Będzie oczywiście to body do sklepu. I wyobrażam je sobie naprawdę z fajnymi spodniami albo spódnicami takimi jesiennymi. Pod żakiet będzie fajnie wyglądało. Do na przykład czarnego. Super, moim zdaniem to bardzo fajnie do czarnego, do bordo. Pamiętacie mój ten zestaw żółte spodnie z bordowym gorzem? Tu można by odwrotnie. Do bordowych spodni albo do bordowej spódnicy wełnianej. I do fajnego żakietu lub takiej kamizeli lub kardiganu. Byłoby naprawdę też super na przykład do pracy, bo to jest bardzo fajna rzecz do pracy, nie będzie nam wyłazić, bo sobie to zapniemy tutaj pod spodem. Także jestem bardzo zadowolona z tego, tym bardziej, że to było właśnie z wyprzedaży, więc bardzo dobrej cenie. To chyba była wyprzedaż po 5 zł, tak mi się wydaje. Słuchajcie, idę dalej. Przepiękną mam sukienkę i to jest rozmiar L, więc jestem bardzo zadowolona, bo szukam teraz tych większych rzeczy, bo ciągle mam uwagi, że mamy mało dużych rzeczy, a ja naprawdę poluję na duże rzeczy. 58% lnu, 28% wiskozy, no i tam pozostałość jest sztuczna, natomiast naprawdę duża część lnu z wiskozą. Zobaczcie, piękna taka minimalistyczna sukienka z takim lekkim rzucikiem. Taka bardzo prosta, ona nie jest jakaś też bardzo taka wąska, ale to jest taki krój bardziej taki do ciała, bardziej podkreślający sylwetkę. Naprawdę piękna dla Pani rozmiarze L, zobaczcie, z takim zameczkiem krytym. I to jest firma Kle, Cyly E. Bardzo fajna, jakościowa sukienka, zobaczcie, naprawdę piękny kolor, taki malinowo-bordowy trochę. Świetny skład. Bardzo Wam polecam też tą sukienkę. Można też właśnie na golf czy na bluzkę nosić w jesieni i w zimie coś takiego do fajnych swetrów, do żakietu. I jest ta sukieneczka, jak widzicie, w bardzo dobrym stanie. Dobra, kochani, lecimy dalej, bo mam tutaj kilka rzeczy jeszcze. Prześliczną spódnicę mam, wyjmę ją tutaj. Już zrobiłam nawet do niej metkę do sklepu, bo to jest spódnica, która jest... Przepraszam Was, muszę tutaj ją strzepać, bo tu mam koty i one mi tutaj ciągle obierają wszystko. Słuchajcie, Gerard Pasquier się pisze. 100% wełna, to jest SK akurat.
I tu się Wam pokażę w tej spódnicy, bo naprawdę ona jest przepiękna. W tej spódnicy i w czymś, w jakiejś fajnej górze się Wam tu pokażę w stylu, wie. Uważam, że naprawdę fajna, fajna rzecz, taka klasyczna, ale przez te guziczki tutaj ona już robi nam fajny taki styl, taki troszkę pin-up, troszkę seksowny, przez to właśnie, że ma tutaj to rozpięcie, można sobie rozpiąć te guziczki, zapiąć jak tam wolicie, ale na pewno jest wygodniej, jak się troszeczkę rozepnie i pokażemy nóżkę tutaj z boku, bo to akurat przypada nad kolanem. Także piękna spódnica, 100% wełny, jestem bardzo zadowolona, spódnica z Paryża, moi drodzy, będzie dla Was, pokażemy ją jeszcze dla Was w sklepie i będzie pewnie też na postach pokazana, chyba, że ktoś ją zaraz chwyci. Mam jeszcze jedną przepiękną spódnicę z wełny nową, tylko tym razem będzie MK z takimi tutaj świetnymi drapowaniami, też Wam niebawem ją pokażę, ale jeszcze jest niegotowa, jeszcze jest niewyprana i tak dalej. Ta już jest gotowa, ta już jest ready to wear. Nowa, następna rzecz, słuchajcie, tunika też już jest wyceniona do sklepu i tutaj, tutaj nie ma metki ze składem, ale na pewno nie jest to rzecz sztuczna, słuchajcie, bo myśmy ją, ja zawsze sprawdzam trochę podpalając rzeczy, wiecie, tak z brzegu gdzieś od spodu te szwy, jeżeli śmierdzi takim sztucznym, taką gumą, takim plastikiem, no to wiadomo, że jest sztuczne. Natomiast na przykład jedwab się nie będzie topił, tylko będzie pachniał taką, no coś podobnym trochę zapachem jak wełna i wełna też ma specyficzny zapach. Więc to jest albo wiskoza, albo jedwab właśnie, taka satyna jedwabna. Tak, na 100% Wam nie powiem, ale jest cudowna ta tunika i zaraz Wam się pokażę w niej jako w sukience, bo naprawdę zachwyciła mnie. Jest to boskie. Jestem bardzo ciekawa, jak ja się Wam w tym podobam. Pokażę Wam szczegóły z bliska. To jest w ogóle Limelight, więc też super marka. Naprawdę bardzo dobra marka. Rozmiar M, ale może być oversize na S. Myślę, że spokojnie można by też na L-kę, jak ktoś nie ma nic przeciwko takim dopasowanym. Zobaczcie, tak to wygląda. Naprawdę piękne, takie lekko rozszerzane rękawki. Można to właśnie, jak mówię, można to jako sukienkę nosić normalnie, bo to nie jest aż takie krótkie. Czy z pasem, czy taką luźną. Patrzcie, taki rzucik ma ta sukienka na tym beżowym tle. Przepiękny rzucik, naprawdę przepiękny. I tutaj ma takie aplikacje, a tu jest cudowny wzór. Naprawdę jest tak piękna, że ja się biję z myślami, jak zwykle się biję z myślami, czy jej sobie nie zostawić. Poradźcie mi koniecznie, jak tam wyglądam w tym. W każdym razie naprawdę śliczna. Nie jest to do końca moja kolorystyka, ale przez te zielenie tutaj ona też jest już trochę lepsza. Już można to ograć, bo jest tutaj właśnie ten taki szmaragdowy zielony u góry. Także taka tuniczka z takim haftem jeszcze tu na dole. Przepiękna jest, naprawdę jest wyjątkowa i ma taką złotą nitkę tu jeszcze wyhaftowaną. No i takie rzeczy, na takie rzeczy też poluję, bo wiecie, to są unikaty, to jest coś takiego, co rzadko się też trafia. Kochani, mam też naprawdę piękny żakiet, jest jeszcze trochę nieodparowany, bo jak już mówiłam, parownicę mam w sklepie, więc on będzie trochę lepiej wyglądał w rzeczywistości, pewnie już na live'ie. Jest już wyceniony również, 100% wełna, słuchajcie, żakiet rozmiaru L firmy Hobbs z Londynu. No jest w idealnym stanie, w takim kolorze starego pudrowego różu. Zobaczcie, jaki piękny. Na panią w rozmiarze L to będzie przepiękna rzecz. Wszystkie guziczki są kompletne. Zresztą taki, tu ma jeden tylko guzik, ale tutaj ma takie trzy guziczki. No i zobaczcie, jaka piękna to jest wełna. Też 100% wełna i podszewka jest z acetatu, czyli wcale nieźle. Nie jest poliestrowa całkiem, tylko jest taka przyjemna bardzo, chłodna, przyjemna. No i przepiękny jest ten żakiet, ma taki trochę dłuższy włos. No, także słuchajcie, tutaj jest jedna tylko taka mikrowada, że tu jest takie lekkie, maciupeńkie przetarcie z tyłu, ale tego praktycznie nie widać, ja tego w ogóle nie dostrzegam, tak, bo to jest tak tylko pod światło widoczne, ale naprawdę to nie jest jakaś wada, która by uniemożliwiała noszenie, czy sprawiała, że ten żakiet wygląda na jakiś zużyty czy zniszczony. A to takie mikrowady w rzeczach na przykład vintage, tak jak ten żakiet na przykład, po prostu się tam zdarzają. A to ja nigdy nie sprzedaję rzeczy, które są tam gdzieś utajone wady, albo jakieś dziury, albo coś, co wygląda fatalnie. Także tego się nie musicie obawiać. Kochani, jeszcze mam trzy rzeczy przepiękne dla Was. No i kochani, perełka tego
tego filmu, być może perełka tego filmu. Słuchajcie, żakiet, nie dość, że w takim lekko oversize'owym stylu, ale to jest żakiet raczej dopasowany na XL-kę. I moi drodzy, to jest Persona by Marina Rinaldi, super marka. I zobaczcie na ten styl, ja Wam to tak tylko pokażę. No nie jestem w stanie Wam pokazać tego, żeby to dobrze na mnie wyglądało, bo to jest po prostu na mnie o wiele za duży rozmiar. Ale to mniejsza z tym, słuchajcie, bo dla Pani w tym rozmiarze to będzie przepięknie wyglądało. I żakiet jest prześwietnie uszyty. Zobaczcie, jak to jest piękne. Zobaczcie na ten materiał w ogóle. Bardzo dobry zresztą materiał. Jaki piękny wzór. Tu jest czerni, niebieski, biały i czerwony. I słuchajcie, mam taką apaszkę w sklepie w takich kolorach, a też gdzieś tutaj mam taką czarną odłożoną apaszkę, która też będzie fajnie do tego, więc pokażę się Wam zaraz w takiej poglądowej stylówie, ale generalnie ten żakiet też mam pokażę w trendach sezonu, bo to jest mega modne. W ogóle jakby nie te zaszewki na biust, to ja bym sobie go zostawiła jako taki oversize, bo teraz na super topowym miejscu są właśnie duże płaszcze i żakiety w modzie. Rzadko się takie perełki, jak już mówię, zdarzają. Naprawdę to jest przesuper, przepiękna rzecz. Już Wam mówię, 97% aż bawełny jest i 3% elastanu, czyli to jest generalnie bawełniany żakiet w idealnym stanie i acetat z wiskozą są w podszewce, także też fajna podszewka, fajnej jakości. Zobaczcie, przepiękna, jak nówka. Naprawdę ten żakiet jest, w zasadzie on jest nowy, tylko bez metki. Nawet ma zaszyte kieszenie jeszcze. Także wow, wow. I kolorystyka po prostu jest przecudowna. I na przykład do granatu, do granatowego spodu, albo do takiej czerwonej, czy też białej nawet koszuli i granatowych spodni, czy spódnicy, no to jest tak uniwersalne. Do tych wszystkich kolorów, które są na żakiecie, możecie to nosić. Cudowne, po prostu cudowne. No i kolejny żakiet, który Wam pokażę na sobie, ale on jest taki w stylu angielskim, w stylu takiej jazdy konnej, w taką, zobaczcie, w taką piękną jodełkę. I też ten żakiet się cały czas zastanawiam, czy sobie nie zostawić i proszę Was o radę, czy mam sobie go zostawiać. Rozmiar 34, więc to jest naprawdę mały, to jest S-ka, ale to jest taka S-ka, nie jest jakaś mikro S-ka. I to jest wełna aż w 60%. Poliester jest domieszczony, ale generalnie większość wełny. No i tak, piękny żakiet, on ma takie właśnie końskie poły, jak ja to nazywam, zobaczcie. Ja bym nawet powiedziała, że to jest taka duża S-ka, wcale nie jest właśnie jakaś mała S-ka, coś mi się tu przyczepiło. I typowe takie końskie poły ma z tyłu do jazdy konnej. Lepiej będzie wyglądał do spodni i pokażę się Wam potem też w spodniach do tego. No i to mi się bardzo podoba, to jest takie typowo właśnie angielskie, ten tył. On będzie wyglądał fajniej na jeszcze wyższą osobę ode mnie, bo będzie wtedy się to super prezentowało. Na wysokiej osobie, o tak jakbym włożyła teraz obcas, widzicie? To lepiej prezentuje się sylwetka, jeśli tutaj poły żakietu są dłuższe i na przykład do takich spodni w stylu jest dzieckim rewelacyjnie będzie wyglądało. I on ma też tutaj taki aksamit, możecie sobie zobaczyć. No, zaraz Wam tu też pokażę się przebitce ze spodniami, bo myślę, że warto, że to jest warte pokazania. Też będzie oczywiście ten żakiecik u nas w sklepie. I zobaczcie, jaki ma piękny ten aksamit tu. No i to z tymi guziczkami, ten motyw jest też śliczny. A tu jeszcze pokażę Wam na kieszeniach, też ma takie wszywki aksamitne. No i przepiękny jest materiał, taki jeansowy granat. Nawet do jeansów taki żakiet by fajnie wyglądał. Że naprawdę go Wam bardzo, bardzo polecam. I jeszcze jedna perełka zrobiona w Polsce, słuchajcie. I to jest Isabel Marant Etoile. Zobaczcie. Piękny, czarno-biały, taki sól z pieprzem, żakiecik swetrowy. Właściwie to jest taki sweter w kroju żakietu w stylu Chanel. Naprawdę jest mega i też musicie mi powiedzieć koniecznie, czy sobie go mam zatrzymać, czy nie. Bo mi się bardzo podoba. Na przykład do tej czarnej spódnicy zaraz sprawdzimy, jak wygląda cała ta styluwa. Mam nadzieję, że fajnie. I bardzo, bardzo moim zdaniem jest to eleganckie, szykowne, fajny skład ma, już Wam mówię.
fajny skład, mianowicie 58% bawełna jest w tym, no i reszta są sztuczne dodatki. W każdym razie 60% bawełna. Fajnie, fajnie. No nie jest to 100% bawełna, ale może dzięki temu też nie będzie się tak rozciągał bardzo, bo to jest jednak dzianina. O, tak wygląda z tyłu. Wydaje mi się, że elegancka rzecz, na przykład właśnie na taki styl trochę biurowy, zamiast żakietu można sobie taki kardigan właśnie ubrać, czy do spodni, czy do... No fajnie by też wyglądał właśnie do jakiejś bluzki z żabotem, która by tu wychodziła. Zaraz popróbujemy stylu. W każdym razie to jest rzecz, moi drodzy, też z wyprzedaży i jestem bardzo zadowolona, bo rzadko mi się zdarza na wyprzedaży takie markowe rzeczy. No to jest Isabel Marant, więc w ogóle super. Także kochani, na dzisiejszy haul to tyle. Będę Wam pokazywać znowu za tydzień nowe rzeczy, a tymczasem następny filmik, właśnie chyba dokładnie za 7 dni będą trendy na nowy sezon jesień-zima. Już się cieszę, bo naprawdę są fajne trendy i udało mi się kompletuję naprawdę fajne stylówy dla Was, żebyście się zainspirowali na nowy sezon. Zapraszam Was na live w piątek, czyli jutro dla Was. A kochani, zapraszam Was też na krótką relację. Będę wstawiać takie relacje bądź vlogi też dotyczące naszego pokazu eko na Dniach Ziemi w Wieliczce, tak jak zapowiadałam w live. I mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Dzieciaki już mają swoje outfity, które dla nich zrobiłam. Będziemy robić taki catwalk młodzieżowy. No i zapraszam Was, jeśli macie czas, do Wieliczki, oczywiście w sobotę. Na pewno wydarzenie już jest też na Facebooku i na różnych mediach. Zapraszam serdecznie i w piątek jeszcze powiemy szczegóły, gdzie dokładnie to jest. Cześć kochani, do zobaczenia!